Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Red Dead Redemption 2. Jedziemy do Penelope Braithwaite. Tylko i wyłącznie dlatego, że chcę tym razem ogarnąć wszystkie questy poboczne, wątki poboczne, właściwie nie questy, zanim pojadę sobie dalej z fabułą. No, nie chcę, żeby mnie znowu cokolwiek ominęło. Ominęły mnie no chyba trzy rzeczy, tak mi się wydaje. Quest od tej na M, od mojej ex, quest od burmistrza Saint-Denis i quest od jakiegoś tam chuja, ale tu ładnie spłonęło. Tam jeszcze jakieś zwłoki leżą. O, przepraszam! Nie chciałem! Przepraszam. No, just a prank, bro. Jezus Maria. Od burmistrza Saint-Denis i od jakiegoś tam mnicha, biskupa, braciszka, który powiedział mi, że u pasera przetrzymywani są niewolnicy. Ja ich uwolniłem, potem miałem jeszcze do niego przyjść. Nie przyszedłem, no i quest zniknął. Także to są chyba te trzy, które miałem, a nie zrobiłem. A ile questów było, a ja nawet ich nie znalazłem, no tego już się nie dowiem. Znaczy może się kiedyś dowiem, jak z ciekawości sprawdzę. Dlatego teraz chcę najpierw ogarnąć sobie wszystkie questioszki poboczne, jakie mam na mapie. I jakie znajdę jeszcze po drodze. I came. Oh, thank you, you lovely, lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bose. Well, you met them. They're animals. Not even animals, monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on, let's go. Bez skradania bym prosił już, dobra? Udaj się na stację Road. No dobra, no pewnie tu pójdzie bez większych problemów, a na stacji się coś odpierdoli. Ale nie uprzedzajmy faktów, jedziemy. Nie ma problemu. Może się spóźnimy, będziemy pociąg gonić. Follow the goddamn train. Znowu. Nie, to raczej nie. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. If he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watched me so carefully, and he's waited, or so his letters say. Our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. A nie możemy za tu skrócić drogi? Zaraz dokończysz, panienko, tylko... No, kurwa, bez przesady, że będę... Chociaż nie, bo ona ma coś do powiedzenia, to posłuchajmy. Something good has to come out of this awful, awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us. Plenty before you have. Plenty will again. But, yeah, as far as it goes, get out, don't look back, make something decent of your lives. He's a good man, isn't he, Bo? There are worse. He's kind, and he's caring, and he's strong. I'm sorry, I didn't mean to laugh. He's a lot of things, but... And not strong like you, but
strong enough to stand up to his family, to be different from folk. You don't know how hard that can be, to say something is wrong when everyone around you thinks it's right. No, perhaps I don't. But he is a good man, and he's lucky. You're both lucky to have each other. There he is. Oh, it's him. Co, on co rano wstaje i idzie na stację, tak? I po prostu stoi. Serio, jeszcze pociągiem mam z wami jechać. Kurwa, dobra, no. A Mike z nami pojedzie? A bym go może gdzieś przywiązał albo coś? Nie chcę go tu zostawiać, nie? Co tam, bo? Ej, kolego! Dupę ci przywiozłem. Na co czekamy? Na coś w ogóle? Halo, co ja mam zrobić? Co się dzieje? Czemu ona nie idzie? O! Hardly a man at all, but I love you, Penelope Braithwaite. You'll have a nightmare. Sir, how can we ever repay your kindness? Well, some of them jewels would do just fine. Beau, Arth is gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Tak, dlatego wchodzicie od razu przede mną, rzucacie się w oczy jak pojebani. Dobra, kup bilety. Can I have 3 tickets to San Denis, please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly, but good to see you. Oho. Excuse me, Alden. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. with pleasure, combo na ryj. Oh! Co typku? Takiś twardy, kurwa? Jeden powalony. Dobra, teraz duży. O ty. Nie ma. Dobra, ten się już broni. Też muszę. Kurwa, z tamtym łatwiej. O kurwa, jakie komba mi tu prowadzi. Ja się nie mogę bronić. Ty, bo pociąg mi odjedzie. Ja za bilet zapłaciłem, typie. Ała, ała, ała. O ty. Czekaj. Już idę. Już wsiadam. Easy. Konia sobie zawołam, bo potem nie będę z buta wracał. O, jedziemy. Fajnie, pierwszy raz chyba jadę pociągiem w ogóle. W sensie, w grze, ale mi mordę obili. My uncle used to say things were better the way they were when he could rape and kill with impunity and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Oho, ktoś tam konno jechał. I ma pistolet. To tym razem strzelamy? Pozbądź się zbirów. Fuck yeah! Ała! O ty kurwiu. Bieb. Kurwa, żadnym nie trafiłem. Dobra, ale trochę mnie poniosło, przyznaję. Pyk. Jezus, jakie oni się podświetlają teraz. Bo tu mam i śmiertelne, znaczy w sensie i one hit kille, i obrażenia krytyczne mam pozaznaczane. Wszystko mam teraz pozaznaczane na moim tym. No, na tym, na... Na Dead Eye mam teraz bardzo dużo rzeczy pozaznaczanych. Praktycznie przeciwnik jest teraz... Co to jest? Pistolet, amunicja zwykła? Bardzo chętnie. Ała! To już se nawet amunicji nie mogę zabrać? Dobra, jednym pistolet... Czy on chciał wskoczyć? Ale co tam się kurwa wydarzyło? Coś dziwnego chyba.
Wow, ze szczelby! Nie ma. A to Mike! Dobrze, Mike, zapierdalaj! Tylko co tam krzywdy nie zrób. Albo żeby tobie nie zrobili. Nie no, Mike da radę. Zobacz, jak zapierdyla. To jest koń, szybszy od pociągu. O, zatrzymaliśmy się, to ja sobie zmienię na... na linki stiro. A czemu się zatrzymaliśmy? Jakaś stacja? Co za frajer? Że to nawet napad nie był. Dobra, to mogą się znowu pistolery przydać. Pewnie go pochwycili albo coś. Aha, zwiał. Wiadomo, czyje pociągi napadać. Prowadź pociąg. O nie! Podjedź pociągiem, przyspiesz. Mam trzymać? Aha. A cały czas? Chyba cały czas, no dobra. To trochę jak koniem. Mike, jedziemy! Kurwa, prowadzę pociąg, nie wierzę. Tut, tut. Zajebista sprawa. Zresztą pociąg potrafię prowadzić, ale jak ostatnio byliśmy na łodzi z Dutchem, to nie wiedziałem, jak odblokować kotwicę. To jest ciekawa rzecz. Tutut, more focus. Dobrze, jeszcze nas będą napadać. Bizony, kurde, ale jak ja w te tereny przyjeżdżałem chyba 5 razy, to ani jednego bizona nie spotkałem, nie? Ja właśnie chciałem upolować, bo potrzebowałem idealnej skóry bizona do czegoś tam. To żadnego nie było, a teraz proszę bardzo, pchają się aż na tory. A, to bardzo możliwe, że to na potrzeby zadania po prostu tak to wygląda. A co ze zwrotnicą? Jest dobrze ten ustawiona? Bo żeby nie było, że źle pojadę. Ej, naprawdę? I to będzie już do końca tylko i wyłącznie na tym polegać, że... pojadę pociągiem i nic więcej się nie będzie działo. No Mike tam jedzie za nami, bardzo dobrze. Znaczy biegnie, koni nie jedzie chyba, nie? Można jechać na koniu, ale koń sam w sobie nie jedzie. Tylko biegnie. Znaczy galopuje, albo cwałuje ewentualnie, albo kusuje, albo nie wiem co tam jeszcze jest. Ale z Saint Denis to przecież ja tu widzę, że taką chyba trochę okrężną dość drogą jedziemy, to chyba kurwa trochę czasu nam zajmie, nie? A nie, bo ja mam do najbliższej stacji im towarzyszyć. Która chyba już jest tutaj. No oni tam se potem resztę ogarną. Lisku, nie wbiegaj mi tu! Tutut! Dojechali im! Chyba, że nie tu miałem dojechać. No ale mowa była o najbliższej stacji. Czy serio do Saint Denis muszę zapierdalać? Znaczy zapierdalać, to jest dużo powiedziane. Tym pociągiem. No chyba tak, czekajcie, jak to wygląda na mapie tutaj. Nie, dobra, do Rick Station. O Jezu, ale kurewsko daleko, ja tu chciałem... No dobra, trudno. Chociaż mogłoby się coś dziać, że na przykład tu muszę prowadzić, tu muszę strzelać, tu coś... Ten... Nic, jeszcze ciemno, więc nawet za bardzo widoku... O, tak se pojedziemy, co wiem. Czekaj, gdzie ten dym leci? A już nie, a przed chwilą przysłaniał kamerę. Dobra, nieważne. No jest to przy... A teraz mi ten, skipujesz dopiero. Nie wiem, coś się miało wydarzyć wcześniej, ale się nie wydarzyło z jakiegoś powodu? Wysadzą most. Nie no, to była przesada, ostatnio myśmy wysadzali. Jedyne dwa mosty, kurwa, w całym tym. I wysadzone. Właśnie, jestem ciekaw, jak długo ten most tam pozostanie wysadzony. Do końca już, jak będę tam chciał przejechać, czy naprawią za jakiś czas. Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives, but they would have killed all of us. No właśnie. A gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here,
I ain't got much money, but. No i znowu będę miał pewny wybór. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. I couldn't take it. No. Let's get you off to Boston before any more of your relatives show up. That might be wise. You there? Yeah. This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is going to hold on to this until arrival. On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Yeah! Po pierwsze, to zbyt dużo złego gówna już się podziało na rzecz tych pierdolonych klejnotów. A po drugie, bardzo się to wpisuje w taką drogę odkupienia Artura. Zmienić podejście, stać się dobrym człowiekiem w końcu. O, dobrym to może jest troszeczkę nadużycie. Lepszym w każdym razie człowiekiem. I no właśnie bardzo się to wpisuje w ten klimat, który nam się tutaj roztacza. Zniknął mi pan fotograf, ale to raczej nie jest... O! Henri Lemieux wrócił. Patrzcie państwo. Mogę jeszcze dla burmistrza tutaj coś wykonywać. A to ciekawostka. Dobra, to jedźmy. Jedźmy do Saint-Denis w takim razie, bo to są dwie rzeczy aż do zrobienia. No, to ciekawe. Albo wcześniej nie zauważyłem, albo może o konkretnych godzinach to się pojawia. Znaczy z tą moją ex w hotelu, no to zjebałem, bo już dostałem od niej list, że nie. Henri'ego Lemieux mogę dalej zrobić. Dobra, no to jedźmy. Nie wiem, jedźmy tu, bo bardziej jestem ciekaw tego Magnifico, co tu jest do zrobienia. No kawał drogi niestety, ale... Ale tak się złożyło. Oho, wilki. No dobra, jebać te wilki, już nie potrzebuję ani skór, ani... Znaczy jeszcze tam kilka skór potrzebuję. Potrzebowałbym, gdybym chciał ulepszyć obóz do końca, ale w sumie już nie ulepszę, bo ktoś rozdupił skrzynkę. Więc nie wiem, w sumie nawet nie sprawdzałem, czy nie można już wrzucać, ani już księgi rachunkowej nie ma, nie wiem, nie mam pojęcia. Jak to tam wygląda, bo nie sprawdzałem. No, także fakt, że nie wziąłem tych klejnotów, no... No nie mogłem. No, bo pierwsze, że... Chociaż może ona nie chciała mieć rodzinnych klejnotów już przy sobie, bo jakieś złe wspomnienia z tym miała. Nie wiem. No w każdym razie, tak jak mówię, zbyt dużo złych rzeczy się podziało już przez ten wielki skarb Braithwaite'ów. Mistyczny i mityczny wręcz. Którego istnienie chyba zaczęliśmy wątpić, albo nawet już przestaliśmy zupełnie wierzyć. No i tak jak mówiłem, droga do odkupienia. Do redemption tytułowego naszego głównego bohatera. No wymagałaby tego, żeby po prostu tego skarbu nie przyjąć. I tak mam zamiar już prowadzić Artura do samego końca. Chociaż i tak nie wiem, gdyby na przykład taki quest w tym stylu trafił się gdzieś na samym początku, czy ktoś by mi oferował rodzinne jakieś tam brylanty, czy bym wziął, czy bym nie wziął, nie wiem. Wydaje mi się, że i tak bym pewnie nie wziął, bo ja taka dobra duszyczka w grach jestem. Że od potrzebujących nie biorę. A może bym wziął, nie wiem, może bardzo bym się wczuł fakt, że we need money. I może bym jednak zabrał, nie wiem. Nie mam pojęcia. Teraz w każdym razie wiem, że nie będę. Hajs może i bym wziął. Tu bym się faktycznie trochę bardziej zastanawiał, czy brać hajs, czy nie. Ale no kurde, rodzinną pamiątkę. Jaka by ta rodzina nie była, no chyba jednak nie. No i zobaczymy, co tam dalej się wydarzy w kolejnych... W kolejnych zadaniach pobocznych. Mam wrażenie, że gra właśnie będzie rzucać teraz takie zadania, które
które można właśnie na w dwojaki sposób sobie ogarnąć. To się po pierwsze albo je ogarnąć, albo nie, a po drugie, żeby nie mieć jakąś tam minimalną decyzję do podjęcia na samym końcu, w stylu właśnie przyjąć zapłatę, nie przyjąć zapłaty, pomóc, nie pomóc. Zobaczymy. Wydaje mi się, że te questy jednak przyjęte wcześniej, chociaż nie, no bo ten braciszek mnich zniknął. No chyba, że on też o konkretnej godzinie miałby się pojawić, nie wiem, no pana burmistrza nie było i to kilka razy patrzyłem na mapę i go nie było. Teraz jest noc. Taka konkretna. Kurde, patrzcie, jaką mam reputację, prawie maksymalnie w prawo, zajebiście. Teraz jest noc i ten. I się pojawił. Nie wiem, czy w liście pisał, że mamy się spotkać w nocy, czy coś. Więc może ten braciszek mnich też gdzieś tam jest. No, no mojej ex już nie ma, bo dostałem list, że to koniec. Trochę żałuję, no bo chciałbym chociaż wiedzieć, o co jej chodziło, nie? Tam jak się spotkaliśmy w Valentine, no to wysłuchałem, co miała do powiedzenia i odmówiłem po prostu. I to była moja decyzja. A tutaj to, że tego nie zrobiłem, no to też poniekąd moja decyzja, ale jednak chciałbym móc podjąć inną niż zrobić, nie zrobić. W sensie pojechać tam albo nie. Tylko podjąć decyzję w stylu pomóc jej, jak mi przedstawiło, o co chodzi, czy nie. Wiecie, o co chodzi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wiem, o co może chodzić z panem Magnifico. To wygląda po prostu na jakieś niewyrównane rachunki. Mówię, strzelam, że to jest jakiś, nie wiem, magik / cyrkowiec. Coś w tym stylu, który obiecywał chłopakowi i jego matce, bo to chyba jego matka, jakąś niesamowitą karierę, no i jedyną osobą, która karierę zrobiła, no to był pan Magnifico. I podejrzewam, że mam z nim delikatnie porozmawiać, chociaż nie, ona chyba mówiła, że mam go zabić. Jeśli będzie taka, nie wiem, kurde, nie wiem, czy mogę sprawdzić informację odnośnie tego zadania. Prośba o przedmiot. Ach, Sadie chce harmonikę. Henry Lemieux. Pragmatyzm dla porządkujących. Hamish Sinclair, weteran. Nie wiem, co to jest. Aha, to jest ten od ryb. Dobra, Leopold Strauss, Magnifico. Zbiegowie. Więzy, które nas łączą. Co? Zdejmij plakaty z listem gończym wróc. Aha, dobra, to już wiem. O bracie. Odwiedź Arikusa i Proteusa innego dnia. A, to jest to. Czyli to jest. Tylko w inny dzień mam po prostu przyjechać. Dobra, czyli to jest. Czyli to wisi jeszcze. I Albert Mason, zadanie będzie kontynuowane później. Arkadia dla amatorów. Aha, bo to też zniknęło mi z mapy teraz. Ojcowstwo i inne marzenia, część pierwsza, list. Arthur otrzymuje drugi list od Mary Linton. Mary, może zapamiętam w końcu. No ale już nie ma, bo zniknęło, nie? Odwiedź Mary. A może też się jeszcze pojawi za dnia. A cholera wie, nie mam bladego pojęcia, co to się wydarzy. No chociaż nie, no dostałem list, że już nie będzie prosić o pomoc, oddaje pierścionek i tak dalej. Więc no tu raczej zjebałem, ale to widzę, że... Co tu tak na czerwono się zaczyna? Czy ja już wjeżdżam na te tereny, w których mnie poszukują? To będzie to? Ta... No, czyli z tym braciszkiem też coś jest jeszcze, tylko może jest godzina po prostu nieodpowiednia. Czekajcie, mi się krzesło obniżyło strasznie. Czas na nowy fotel już. Ten sam zjeżdża. Nie wiem, może da się to jakoś naprawić. Nie czytałem, w sumie nie interesowałem się jeszcze. Ale no, kurwa, jeszcze trochę bym siedział pod biurkiem. I bym do was krzyczał gdzieś z dołu. Dzień dobry, witam serdecznie. A co tam się dzieje? A nie podjeżdżam do tych dymów, bo tam sami nie mili ludzie siedzą. Ja podjadę, wypierdalaj, zacznie strzelać, ja go zabiję. Karma mi spadnie i po co to komu? Już tylu ludzi zginęło niepotrzebnie przez to, że sami wyciągnęli broń w moim kierunku. Więc... Skoro ludzie są tacy i ja dobrze o tym wiem, to nie ma sensu ich prowokować. Tylko dlatego, żeby ich zabić. Tu a propos zabójstwa, to tu się chyba komuś zmarło. What happened? To nie ja. Ja... A czy ty jesteś szubrawcem? Ty go zabiłeś? Nie no, pojechał w cholerę. A nie, dobra. Tak jak mówiłem, nie mieszajmy się. Dobrze wiemy, do czego by ewentualna konfrontacja doprowadziła. I on, dzik właśnie umarł. I nie ma sensu prowokować takich
sytuacji. Ale byśmy się zderzyli, kolego. Dobra, pan Magnifico. Zobaczmy, o co chodzi. Dobra, jest już obóz, widzę. Czy on przedstawi mi inną wersję wydarzeń? Czy będę musiał go znaleźć? Co jest grane? Kto tu siedzi? Dzień dobry. Pan Magnifico? O, pan też jest. Are you Magnifico by any chance? I'm not going back. She's a witch! She's a witch! Who? Presta! Marjorie. She cares about you a lot. Well, I'm the talent. It's me. It's all me. I share the money with her and, you know, that thing. No, stay away. You've made love to her, haven't you? No, that's not She's it. She's a succubus. She's a succubus! Stay away from me! Mam go złapać? O, skubany! Magnifico indeed! Znikando! Ej, gdzieś było chyba takie... W jakichś kreskówcach by takie tam... O! No, uciekł mi autentycznie? What the fuck? On faktycznie znika? Jebaniutki, ej, no zniknął, pojawił się tam. To jest grane. Odszukaj w dymie. Indyk mi pomoże. Indyku. Goń go. Hop. Pinka. O, jeleń. O, no, jeleń to ważna rzecz. I kura. Mam cię. Chodź tu! Skuban. Dotrzemy do jakiegoś... Ej, ja nie mogę się przemęczać za bardzo właściwie. Aha, konia nie mogę zawołać już po ptokach. Szukaj polany, by odnaleźć Magnifica. Magnifico! Can't magic out of this, partner. Come on now, she ain't as bad as all that. Krzakach będzie siedział? Po odpowiednim czasie się po prostu nagle pojawi. Gdzie? Na drzewo. Tego nie przewidziałem. No dobra, talent masz, kolego. Co ty robisz? O! Ja pierdolę! Ile mam cię gonić? Ja bym go złapał na lasso i... Byłoby po problemie. No nie pech z pociągiem, bo pewnie wskoczy na ten pociąg i my też musimy. Chodź tu! Na bank jest na pociągu. Czy nie? Nie, gdzieś po drugiej stronie czmyknął. Dobra, za nim! O, mamy cię. Dobrze. Królika wyciągnął. Co za ty? On the next train to the Great White Way. Really? You got enough for a ticket? Pah. Because the way Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of the French pox. Maybe I did. So what? What do you need a stump of a showman for? Same bad jokes? The same cheap tricks? In a package half the size? You got Bertram. You got Dummy over there. Who is Dummy anyway? The missing link? Shut up, you dimwit. You sold me out. You should watch your mouth. You don't need me. You're better off without me. Even you, Dummy. Go on, clear off. Aim for the top, all of you. I'm out of food and I'm out of ideas. Leave me for the bears. That won't be more than a mouthful. You robbed me. Whoa. You robbed your brother. So you are gonna be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put them up there. Oh, some
friends, some friends. We ain't friends. We're family, as much as it pains me to say it. Family? Still after everything? Well, of course, you silly little man. And him? Let him at the bar agree to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to Mama. Oh, I did miss you. Now, don't you ever run off on us like that again! Back together! Back together! Well, I'm glad it all worked out. Thanks to you. Thank him, boys. Thank you! Thanks for nothing, dummy. No getting in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. Huh? We'll be playing Saint-Denis next. Check with the box office. Here! No one said anything about splitting a gate. Oh, shut up. Half man and half wit. Bye-bye. What I done to deserve you too? Nie czaję relacji między nimi, w sensie pokrewieństwa, ale wyjebane mam na to troszeczkę. Chodź, koniu. Jedziemy dalej. Tylko muszę zobaczyć, gdzie to dalej oznacza. Tak na dobrą sprawę. Dobra, czyli burmistrz nie zniknął. A tu co się wydarzyło? Burmistrz nie zniknął, braciszek nie zniknął. Może zniknął tymczasowo, braciszek, w sensie może... Coś tu było faktycznie na czerwono. A to pewnie wąż, znając życie. Grzechotnik pospolity. Tak jest. Dobra. To co, to na północ mi chyba droga teraz w takim razie. Te rzeczy bym zostawił. Badaj źródło zamieszania. O, burmistrz zniknął, czyli raczej mam się z nim spotykać tylko i wyłącznie wieczorami. A braciszka czemu nie ma? Nie wiem. Ten chłop tu czeka też dość długo. Zbierzmy dług. I zobaczmy, o co tutaj chodzi. I trudno. Znaczy i trudno. I tyle. Więcej nieznajomych nie mam. Nie będę robił. Ci raczej nie znikną. Jak już tyle czasu się utrzymują, to raczej... raczej mi nie znikną. Bardziej bym się skupiał na tych nieznajomych, których gra mi podsyła teraz. Podczas tego rozdziału, bo właśnie widzę, że to może prowadzić... w sensie, że no są opcje do tego, żeby Artur pokazał, że jednak jest trochę lepszym człowiekiem, niż się zdążył przedstawić do tej pory. Tak jak było z panią Downs, tak jak było teraz z Braithwaite'ową i z Greyem. I tak dalej, i tak dalej. Tak pomagamy Indianom, padającemu deszczowi, jemu synu pędzi wiatrowi. Jak mu tam... Bardziej myślę, trzeba się skupić na tych zadaniach, które zostaną nam rzucone pod nogi teraz w szóstym rozdziale. I myślę, że tym się będę zajmował, dlatego jak gdzieś tylko spotkam jakiś pytajnik, to od razu się tym zajmę. No i pojawił nam się na północy, tam bardzo mocno na północy, nie wiem skąd on się tam wziął w ogóle, nie kojarzę, żebyśmy tam znaczy ja tam byłem, ale nie kojarzę, żebyśmy tam byli fabularnie teraz w odcinkach. A może ten pytajnik się pojawił, jak tam byłem wcześniej, tylko nie zwróciłem uwagi, bo ja do tych pytajników nie podjeżdżam. Jak coś sobie ogrywam poza odcinkami, to nie podjeżdżam. Staram się zapamiętać, gdzie był, żeby potem tam ewentualnie dojechać jeszcze raz. A może podjechałem, nie wiem, no nie mam żadnego pojęcia. Ale czy aż tam bym? Kurde, no byłem w tych okolicach, bo szukałem pantery swego czasu. Ale czy tu do jakieś zabudowania są? Czy ja tu skręcałem? Nie wiem. Tu byłem na pewno w tych okolicach, no bo tu widzicie, że nawet są rysunki przez Artura naniesione, ale tam? Nie wiem, no zobaczymy. Fajnie było w tym odcinku się jeszcze wyrobić, to musiałbym zrobić cięcie. I w sumie, a nie, bo ten dług do odebrania jest w Annesburgu, tak, no to zaraz jesteśmy, to już bez sensu robić cięcia tutaj, ale najwyżej jak odbierzemy dług, to zrobię cięcie, zobaczymy się, królik, uważaj! To zobaczymy się już tam na północy przy nieznajomej, bo tak jest opisana. Czyli jakaś kobitka, no i tyle, i będziemy czekać na rozwój wydarzeń. Jak nic więcej się nie trafi, no to jadę pomóc najpierw chyba temu strażnikowi od Indian. Bo to jest w sumie taka trochę ścieżka poboczna, cała, mam wrażenie, no bo Charles się pytał, czy zechce pomóc właśnie temu padającemu deszczowi.
I mogłem odmówić i całej tej fabularnej odnogi bym nie miał, więc najpierw bym się chciał zająć tamtym, a dopiero potem robić to, co tam, nie wiem, Dutch chce chyba zrobić. Nie jestem pewien, co tam jest grane. Dobra, dzień dobry. Tu mi raczej nic konia nie przyjedzie, to raczej te wagoniki jeżdżą, to raczej nie powinno być większych problemów. O, ale z panami chyba będą delikatne problemy, co? Mister? Hello. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you'll want to speak to the foreman. He's down in the pit. No okej, okay, dziękuję. Nie wiem, czy na moją obecną sytuację z płucami włażenie do kopalni, gdzie jest od cholery pyłów, jest dobrą opcją, ale no cóż, jakby nie mam za bardzo innego wyjścia. Takie metro vibes trochę mi się tutaj odpaliło. Nie, nie chcę biec, chcę iść szybciej, ale nie mogę. Mogę albo to, albo sobie truchtać. No, typowo metro. Ale dobra, Artur jeszcze nie kaszle, więc chyba jest git. Panie brygadzisto, panie sztygarze. Nie wiem, czy sztygar to brygadzista, czy nie. Dobra, skrócę sobie trochę tę drogę, co? Się nikt nie pogniewa. Dzień dobry. Arthur Londonderry. Here? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. Oh. The man's dead. What's wrong with you? Oh, boy. You can't exactly beat it out of him now, can you? Ściemniasz, you might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knocking. You ought to be ashamed of yourself. Hey. I ain't the godforsaken money lender. Ale ja się nie śmieję. Dobra, czy ja dam radę tutaj? Znane miejsce pobytu celu zostało zaktualizowane i zaznaczone na mapie. Dobra, czy ja tu dam radę wskoczyć? Pięknie. Pięknie dam radę. Dobra, to gdzie jest zaktualizowane miejsce? A, niedaleko. Dobra, to zrobimy. No, to chyba w tym odcinku. Chociaż nie, przecież mogę zrobić dłuższy odcinek. Jak chcesz. Nie jest powiedziane. Dobra. Przecież nie jest powiedziane, że to musi być 45 minut. Dawno chyba zresztą nie było jakiegoś takiego dłuższego, to... To możemy go sobie ogarnąć. Dobra, ale chłop powiedział, że mam się pośpieszyć, bo mogę nie być jedyny, który tam będzie zawitywał. Czyli bardzo możliwe, że chłop się zadłużył u wielu osób, a pan Strauss jest tylko jedną z nich. Co by tylko wskazywało na to, że chłop kompletnie, znaczy teraz wdowa po nim, kompletnie nie będzie miała pieniędzy na cokolwiek i bardzo możliwe, że będę miał do wyboru albo, nie wiem, przeszukać jej chatę i znaleźć kosztowności, albo obronić ją przed innymi zbieraczami należności. Strzelam, że taka będzie opcja, że albo po prostu się zjedziemy w jednym momencie. Ja lub powiem, dobra chłopaki, to my się jakoś tutaj tym wszystkim podzielimy, bierzemy co znajdziemy, dzielimy łup na tam tylu i u nas będzie, albo powiem, wypierdalajcie stąd, dajcie jej spokój i zaczniemy się strzelać. Tak obstawiam, że tak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czy miałem rację, czy moja intuicja mnie nie myli. Pewnie mnie myli, bo ja intuicji kompletnie nie mam, ani do ludzi, ani do tego, co się wydarzy. Ja kompletnie, ja mnie idzie urobić. O, ci znowu jeżdżą z tym typem. Mnie idzie urobić jak dziecko, bo dosłownie w każdej sprawie. Łykam wszystko jak jebany pelikan, także. Tak jak mówię, intuicja zero. Dzień dobry. Oho. Dziecko. Zagrajmy jeszcze bardziej na uczuciach. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. It's just we lent Arthur some money, you see, and so it was you. You son of a bitch. What do you want now? Co ja? To nie ja. You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? You want me to lie down for you? No, no. Arthur gave everything to pay your bills. Everything.
And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. I just wanted to say the debt's canceled and to take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. To nie ja. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. To nie ja. Ja tylko dostaję informację, że mam odebrać zadłużenie. Kto się zadłuża? Nie mam pojęcia, żadnych innych rozmów nie prowadzę. Ja dostaję tylko polecenie, żeby dług odebrać. Co od początku osobiście, bo Arturowi chyba było trochę wszystko jedno, a przynajmniej tak wyglądał i takiego zgrywał. No mi się to nie podobało, ale no jakby siedziałem w tej konwencji. Czyli trzeba było kogoś pobić czy zastraszyć. Tego pobiłem i zastraszyłem. Co tu się dzieje? Co to za czerwona plama? Chyba mnie szukają, co? Pinkertoni. Trochę ich... Przepraszam, trochę ich tam było. Widziałem na mapie, więc czmychnijmy gdzieś tu górą. Co by się nie strzelać niepotrzebnie. I nie robić... nie robić więcej niepotrzebnego rozgłosu. O, i udało się. No, jakby siedziałem w tej konwencji, jak trzeba było kogoś zastraszyć czy pobić, to zastraszałem, pobiłem Polaka, Ślązaka, Rodaka, ograbiłem ze wszystkich rodzinnych pamiątek. Bo wtedy jeszcze Artur był twardzielem, który miał w dupie jakąkolwiek empatię. I w dupie sytuację finansową ludzi. Zadłużyli się, dług trzeba było odzyskać i tyle. No i jakby no siedziałem w tym, bo Artur w tym siedział. A teraz Artur już taki nie jest. Artur żałuje tego wszystkiego. Lecą mi te statystyki na łeb, na szyję. To na bank jest choroba też mechanicznie przedstawiona w ten sposób. Bo te rdzenie w życiu tak szybko nie spadały. Dobra, jest coś, co mocno mi rdzeń żyćku odnowi. Tu jeszcze mam całkiem niezłą rzecz. Dobra, peklowana coś tam w puszce. No, rzadko kiedy musiałem te rdzenie uzupełniać, jak już naprawdę długi czas nic nie jadłem ani nie piłem. A teraz dosłownie przed rozpoczęciem odcinka coś tam sobie zjadłem, bo rdzenie już spadły. No i teraz końcówka odcinka jest to samo. Konikowi też się dość szybko wyczerpuje, a koń przecież chory nie jest, prawda? No ale dużo jeździmy dzisiaj, więc... Taki domek ładny. Dużo dzisiaj jeździmy, więc konio szybciej traci też faktycznie wytrzymałość. No sporo mapy dzisiaj przejechałem. Część pociągiem, co prawda, no ale trzeba było wrócić konno. Więc... Mike trochę po dupie dzisiaj dostał. Ale no cóż, przez cały mój pobyt na Guarmie raczej za dużo ruchu nie miał, więc teraz trzeba go trochę rozbujać. Ciekawe, co pan Strauss powie na to, że no w sumie oba długi anulowałem, nie? Ej, czekajcie, tu też się coś podejrzewam, że tu spotkamy pomioty. Otóż to. No, ale... Halo. O właśnie, o to mi chodziło. A no tak, bo ja miałem tam cały czas opcje dialogowe, musiałem nacisnąć, że... Wyciągnij broń i dopiero wtedy mogę strzelać. Nic się nie wydarzyło. Spokojnie, kolego. Nic się nie wydarzyło. Wszystko w porządku. Te dwa strzały były konieczne.
Tam po drugiej stronie rzeki. O, czekajcie, bo mi zawibrował pad. Aha, bo coś rozjechałem. Nie, nie jest good boy, dlatego że rozjechał. No, to będzie to raczej. Dobra, to dlatego mi zawibrował. Tam po drugiej stronie rzeki polowałem na legendarnego łosia, ale jak wszystko poszło zgodnie z planem, to gdzieś tam fragment widzieliście na odcinku. Tam sobie łaził po tych skałach, przy tym pięknym wodospadzie. Dobra, jedźmy. A to już tu, no. Myślałem, że jeszcze kawał drogi nam został. Dobra, co my tu mamy? Wdowa. No dobra. Zaczyna się zajebiście. Who are you? Oh, it's okay, ma'am. I don't mean you no harm. Well, it makes no difference now. If an outlaw or a wild animal doesn't get me starvation, well. We came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. All this squandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic. What a pair of fools. Is there a train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal. Well, I'll leave you to it. Is there anything left for you to eat? Nothing. No, we didn't know the first thing about hunting. We couldn't even catch a darn mouse. Mogę panią podszkolić. Poisonous berries, though, I'm a natural at finding those. Och, chuj. You ain't gonna last much longer out here if you don't know how to. Dała mu wilcze jagody. Come on. I'll show you. Right. Czy źle zrozumiałem? Ona go zabiła. No, niechcący oczywiście. You know, I may be weak, but I still know how to stand up for myself. No dobra, nie wątpię. Come on. Zajebiście. Have you ever skinned an animal before? No, but then again, I haven't caught much of anything either. Well, you'll need to know how to do both if you're gonna survive out here. I am all too aware. Dobra, pani poczeka, ja wezmę tylko sprzęt. Lancaster, Springfield, no na początek może być. Drzewa nad rzeką swoją drogą, ale ja na polowania to ja mam specjalny strój. Kurwa, nie ten, ten jest zimowy. Strój czwarty. A, niedźwiedź, dobra. To, nie no, bierz. Albo łuk. Nie no, Springfield. I'm sorry. No, wygląda jakby go dopiero teraz pochowała. I'd have hopped the next train back to Chicago if he'd said the word. But now, I don't know, it's hard to explain. I have to do this. I understand. Dobra, myślałem, że nazbierała jagód i dała mu do jedzenia. I on umarł. A to niedźwiedź. Cały czas mam. We should start with something small, don't you? I kill it, you skin it. Sound fair? Skin it? But I don't. Dobra, jakichś takich konkretnych śladów widzę nie będzie, po prostu mam wytropić jakieś zajęca albo coś, tak? Well, don't worry, you won't need one. Now, take a look around for any movement. No. I don't see anything. Shh. There. Look. Rabbit. Okay. Fuck! No kurwa! Ale ją uczę polowania.
Ja pierdolę, mistrz. No zajebisty, uwa. W ogóle cały czas mam znaczniki przeciwników na mapie. Nie wiem, czy coś się tutaj odpierdoli jeszcze. Łapiesz za dupsko i ciągniesz w stronę głowy. Pani nie pyta, tak ktoś wymyślił i tak to działa. No. No. Z niedźwiedziami się robi dokładnie tak samo. Think I've seen enough blood for one day. Do you mind if we head back now? Sure, I'll walk you back. You did good. Kurwa, to ja się na polowanie ubrałem, kurwa, królika żeśmy ubili. Oh yes, at least. Thank you so much. I mean, this really ain't such a bad spot. You got a good water source. It's remote, but you can survive here all right. I have no doubt that one can survive here. Whether Charlotte Balfour can is a different matter entirely. You've probably lived your whole life in the outdoors. Oh, a lot of it, that's for sure. I'd barely left the city before coming here. Cal spent his summers growing up at his grandparents' lodge in Maine, but I get the impression they did more punting than hunting. Right. Dasz sobie radę. Będzie ciężko na pewno na początku, ale... Strzelamy! Załatwione. Trochę mnie ugryzł, ale... If you hadn't been here, I'd be dead now. You got a rifle? Yes. Well, my husband. No to radzę trzymać przy sobie. Now, come on, let's get you home. Chce pani wilka? Mi tam się nie przyda. Since we got here, it feels like every step forward has come with 100 steps back. People always talk about the simplicity of country life, but there is nothing simple about any of this. I guess we only know what we know. Oh, please. I'm sure it wouldn't take you too long to adjust to a life of privilege and indolence in the city. No, na pewno. I don't know about that. It sounds awful. Oh, it is. A truly empty and boring existence. But an undeniably easy one. No, jakieś tutaj zabudowania widzę macie. Brama. Znaczy coś na kształt bramy. Domki chyba dwa minimum. No, wątpię, że sami żeście wybudowali, nie? Raczej to były i żeście przejęli, ale... Miejsce. Bardzo ładne. No. Tylko tutaj kawalera raczej nie znajdziesz. To raczej by się trzeba było wybrać gdzieś chociaż do jakiejś najmniejszej wioski. No, ale zacnie tu. Jak mi się znudzi życie w gangu, to przyjadę. To ty na to. Może być taki układ? W ogóle skórę zostawiłaś. Skóra też ci się przyda. Thank you. That was the first time anyone's done anything nice for us. For me. Since we got here. Nature provides, but she sure don't always make it easy. That she doesn't. I'd invite you in, but I'm dead on my feet, if you'll forgive the pun. Please do call again sometime, though. A good rest, and hopefully I'll be a new woman. You take care, man. No, elegancko. Będziemy mieć towarzyszkę do polowań. Dobra, Mike, chodź. Jedziemy do obozu pogadać z Herstrausem. A załatwmy to też w tym odcinku. Mam ochotę dzisiaj na trochę dłuższy odcinek. A że to mój kanał i nikogo więcej mogę robić, co mi się podoba, więc robimy dłuższy odcinek.
Dobra, po pierwsze to już się przebierzmy. No i tych wilków tak tu nie zostawię, no. Prawda, tak jak mówiłem, skóry, ani hajs za skórę, ani kompletnie nic już mi nie jest potrzebne, ale... Na to w sumie mogłem się jeszcze nie przebierać. Teraz do brudnej roboty założyłem ładny płaszcz. No, 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 trudno, nieważne. Charles nas uczył, że wszystko ze zwierzęcia trzeba zabrać. O, idealny stan nawet mi się udało. Zajmiście. Nie wiem po co, ale... Ale Mike całkiem fajnie wygląda też ze skórą na tym... Na zadzie. No i zawsze jak kogoś podwieźć, to cieplej. To, że ja sobie na skórze panterki jeżdżę, to nie znaczy, że mój ewentualny współpasażer ma mieć zimno w dupę. No chociaż koński zat raczej do zimnych nie należy. To nie jest tak, że wsiadacie do auta ze skórzanymi fotelami zimą. Koń jakąś tam swoją temperaturę ciała ma. I też idealny stan. God damn! Zajebiście. No tak jak mówię, już chyba nie potrzebuję, ale... O, pięknie. Dobra. Co to za ten? Co to za znacznik przeciwnika cały czas mi tutaj... Mapa mi coś powie? Ty, on ktoś tu jest faktycznie. Wróg. Ale co mnie interesuje? Wróg gdzieś tutaj? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, hech, Strauss, pojadę tam obok tych? Tak, trochę nie. No zobaczę, o co tam chodzi. Tam ustrzeliłem tych dwóch tych. Te dwa pomioty Marfrigo, ale... Wow, zajebałem w drzewo. Ale czy tam było ich więcej na przykład? Są źli teraz na mnie? Podjadę, zobaczę o co chodzi, bo jak cały czas mam mieć to wyświetlone, to trochę lipa. Może mieli tam jakiś niewielki obóz albo coś. Mnie to będzie denerwować cały czas na tej mapie. O Jezus Maria, gdzie to tam jest? Stój! Ktoś tam biega na dole, ale kto to jest? Dam radę wycelować, coś zobaczyć? No chyba pomiot faktycznie. Co to za koń? Nie wyceluję w niego. Jakiś legendarny? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ty, no to pomioty chyba chcą się tutaj dostać na górę. No dobra, to... To ich przywitam zaraz. Jezu, jak tu stromo w ogóle. Wiii! O kurwa! O Jezus. Sorry, Mike. Myślałem, że wyrobisz. Dobra, to dam ci spokój na razie, ja sobie zejdę do nich. Wow, 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 wow! Gdzie? A tu! Chodź, Mike, zejdziesz? Powinieneś dać radę. Trochę bezpieczniej niż ze mną. Na grzbiecie. No dobra, czyli oni byli jakoś... Nie wiem w jaki sposób, ale jakoś byli połączeni skryptem z tamtą dwójką. No Jezus, Mike, no zejdźże tu. Widzisz, że nie mogę. Stary już jestem, chory, płuca mnie bolą. Daj spokój. Dobra, no trochę nam się spadło, ale widzę, nic ci nie jest. Żyćku masz full, energii masz full. Zajebiście. Tak trzeba żyć. Nie wiem, czy ja Pearsonowi jeszcze mogę oddawać skóry w ogóle. Co jeszcze mogę robić w obozie? Będę się musiał rozejrzeć. No skrzynka podobno rozjebana. Ktoś się zdenerwował. Podejrzewam, że Karen po pijaku. Bo w sumie tylko ona chyba tam największe burdy robi teraz. Chociaż... Ja mógł być każdy, już morale są takie, że... Dobra, tu co się dzieje? Chłopce gwizda, dzień dobry. A to ten zielarz alchemik. Siemanko. Możemy pogadać? Hello there. No, chętnie, tylko nie mam takiej opcji dialogowej. Bardzo chętnie. O, zgódź się. I need to collect a big batch of this current here.
You'll find the fruits hanging from bushes. It doesn't thrive near water. Tak, so, mam wszystko. Well, let's have a good look at this. Hmm, yeah, this is perfect. Smacznego. Co tu za zwierz? This will make a fine jelen jakiś chyba. If I don't keep it all for myself. When I drink a tonic from these currents, it's like the clouds fall away. I can focus on anything. You have earned something for all your help. This tonic. No nie będę odmawiał. This special elixir will set you right, no matter your wrong. Is all the power the natural world can offer. Now, if you don't mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, traveler. Ja już chłopa spotkałem gdzieś tam przy okazji moich polowań. Też chciał znowu, jak gdzieś tam w lesie go spotkałem, chciał jakąś znowu roślinę. Oczywiście miałem ją przy sobie, nie musiałem jej szukać w ogóle. Od razu mu dałem, nie pamiętam, co dostałem w zamian. No to nie są żadne jakieś tam szczególnie emocjonujące, fabularne zadania, żeby wam je pokazywać, więc stwierdziłem, że nagrałem to chyba, ale nie wstawiłem nigdzie, no bo bez sensu. Bo rozmowa wyglądała dokładnie tak jak tutaj. Kazał mi coś zebrać, ja już to miałem przy sobie, dałem mu te rośliny, on mi tam coś z nich wytworzył, dał mi z powrotem. Koniec historii. Także, o dobra, tu też mi zawibrowało. Aha, to są te łapacze, ale to ja już je mam ogarnięte. To już by mogło przestać wibrować, skoro je tam i mam na mapie chyba zaznaczone i skolekcjonowałem je już do mojego kompendium, więc mogłoby mnie już w błąd nie wprowadzać, że jeszcze coś tam jest do zrobienia. No się będę co chwilę tam zatrzymywał. No Mr. Morgan, a któż by inny? No i pan Paweł. Dobra, panie Strauss. Ciekawe, co on na to. To podejrzewam, nie przysporzy mi popularności w obozie. Której i tak już chyba nie mam zbyt dużo. Słuchajcie, coś mi się wydaje, że to jest coś za coś, nie? Takie Redemption Artura kontra to, co będą o nim myśleć współobozowicze. To może się źle skończyć w jakiś sposób dla mnie, w ten albo inny, ale... How did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. Hmm. Just get up. What? Get up. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. Though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here. Take that. Take that and get lost. I'm leaving. Wow. Konkret. Motorniczy wstał i wibrował. Nie, zajebiście, naprawdę. To faktycznie konkretna droga ku odkupieniu. Co na to dacz? Nie mam bladego pojęcia. Pewnie się wkurwi. Czas się przekimać. Do poranka. 14 godzin. Ja nie pamiętam, kiedy spałem ostatnio. Wow. Dobra, wyszedł dłuższy odcinek, ale zrobiłem w zasadzie to, co chciałem, więc na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Trzymajcie się. Cześć, nie mogę już ważyć mniej. What the fuck, mam chyba zajebistą niedowagę. Czekajcie, bo to gdzieś... It's true what they say. You can't take it with you. But Herr Strauss, I thought you liked helping the weak and unfortunate. You're unfortunate. I don't like helping you. Very amusing. Just try to stop making more trouble for us. Some of us are trying to save folk, not make unnecessary dramas. Odjebię cię, jak będę miał okazję. Jak gdzieś mogłem sprawdzić. Tu? Arthur. Uwaga, niedowaga, właśnie. Kondycja, gruźlica. Aha, zajebiście. Tempo zużycia rdzenia wszystkich trzech. Mówiłem. Że to właśnie. Niektóre zwierzęta są skażone. Jeśli zatrujesz się skażonym jedzeniem, twój rdzeń zdrowe zacznie... to nie wiedziałem. Aha, to jakby mnie wąż dziabnął. Aha, to w ten sposób. To zwierzęta są skażone. Jadowite może bardziej trzeba było powiedzieć. Temperatura umiarkowana, spożywanie zbyt dużych lub małych... A, mam większe obrażenia. Trzeba zacząć żreć coś konkretnego. Chociaż dużo jem ostatnio, to przez gruźlicę. No dobra. Zdrowie... Tempo zużycia minus 125%. No nieźle. Dobra, nie wiem, na czym skończyłem pożegnanie, także trzymajcie się, hejpa.